co Karl Menger otrzymałby Nagrodę Nobla? Gdyby Nagroda Nobla z ekonomii istniała już od XIX wieku, to bez wątpienia jednym z pierwszych jej beneficjentów byłby Karl Menger. Podzieliłby tę nagrodę pewnie z Williamem Stanleyem Jevonsem i z Leonem Valeranem. A otrzymałby tę nagrodę, można powiedzieć, za umiejscowienie w centrum teorii ekonomii potrzeb ludzkich. O co chodzi? Przed Mengerem, czy przed marginalistami tak zwanymi, dominowała szkoła klasyczna. W szkole klasycznej, która niosła bardzo wiele do teorii ekonomii, pojawiły się dwa istotne problemy, które potem zostały rozwiązane przez Mengera i innych. Po pierwsze, występowała tam nadmierna agregacja i klasowe wręcz podejście do koncepcji produkcji. To znaczy, nie była istotna analiza indywidualnych wkładów produktywnych czynników produkcji do wytworzenia finalnego produktu, tylko istotne były podziały na tak wielkie klasy jak kapitał, pracę i ziemię. Zresztą ta triada się utrzymywała w teorii ekonomii potem bardzo długo, mimo rewolucji marginalistycznej, wręcz nieraz utrzymuje się nawet do dzisiaj. Co jest złego w tym podejściu? To znaczy, jest ono z pewnością niekompletne i jest uwarunkowane historycznie, politycznie, socjologicznie. To nie jest tak, że wszystko, co przedstawiła szkoła klasyczna, było błędne, natomiast skupiała się nadmiernie na ówcześnie panujących realiach, czyli na tym, że mieliśmy w istocie trzy klasy społeczne: właścicieli ziemskich, raczkujących kapitalistów, rozszerzających swoją działalność i mas siły roboczej, która mogła pracować dla jednych bądź drugich. Drugim natomiast problemem poza tą nadmierną agregacją było skupienie się na teorii wartości, która była oderwana od ludzkich potrzeb. Dlaczego? Znowu dlatego, że interesujące były przede wszystkim uwarunkowania polityczne, podażowe byśmy powiedzieli, czyli wiążące się z taką dystrybucją klasową, rozdzielaniem dochodu na te trzy klasy. Prowadziło to do tego, że szkoła klasyczna w zasadzie nie rozwiązała formalnie czegoś, co było nazywane paradoksem wartości. Paradoks wartości w największym skrócie mówi o tym, że woda i diamenty mają tak odmienną wartość dla finalnego konsumenta, a jednocześnie ta cena rynkowa, która się pojawia w ich przypadku, jest nieadekwatna do tej różnicy w wartości. I szkoła klasyczna, zdając sobie z tego problemu w całości, mając świadomość tego problemu, po prostu go sobie nazwała, stwierdziła, że wartość użytkowa to jest coś innego niż wartość rynkowa i następnie dalej zaczęła przedstawiać teorię wyceny. W takich okolicznościach wkraczają marginaliści, przede wszystkim wkracza Karl Menger w latach 70. publikuje swoją książkę Grundsätze der Forschungsschaffslehre, książkę, która jest rewolucyjna w kwestii teorii ekonomii. Przy czym Menger, to też należy podkreślić, on nie chciał odrzucić w całości osiągnięć szkoły klasycznej, tylko chciał raczej pokazać, że należy je zdecydowanie rozwinąć. Należy to, co poprawnego pojawiło się w szkole klasycznej, należy wzbogacić znacząco o analizę ludzkich potrzeb. Wydaje się, że to, co mówię w tej chwili, jest trochę trywialne, bo co to znaczy wzbogacić analizę ludzkich potrzeb? W końcu i szkoła klasyczna zdawała sobie sprawę z tego, że musi być wartość użytkowa produktów, że każdy produkt, który jest sprzedawany na rynku, musi być wartościowany przez konsumentów. Tylko że różnica jest taka, że Menger następnie rozwinął to i pokazał, że hierarchizacja potrzeb przez konsumentów, tworzenie przez nich swoistej drabinki wartości, może tłumaczyć zjawisko funkcjonowania cen na rynku. Coś, czego szkoła klasyczna nie robiła, bo jedynie zatrzymała się na obserwacji, że wartość użytkowa musi wystąpić w przypadku wszystkich towarów. Tak samo było zresztą z Karolem Marksem, który się uważał też za kontynuatora szkoły klasycznej. Menger natomiast mówił, nie można się zatrzymywać tylko na obserwacji wartości użytkowej, trzeba następnie tą wartość użytkową jakoś schierarchizować, opisać i następnie pokazać, jak ona decyduje o alokacjach i dystrybucji na rynku. I to w istocie zrobił Menger, rozwijając dwa istotne filary w swojej teorii. Po pierwsze subiektywizm, po drugie ów marginalizm w odniesieniu do jednostki krańcowej, czy jednostki marginalnej, jak się nieraz mówi, stosując bezpośrednio kalkę językową. O co chodzi w subiektywizmie? Menger pokazuje, że wartość jest subiektywna w tym znaczeniu, że decydują o niej jednostki, które ze sobą handlują, że każda ze stron transakcji preferuje, oddając to, co ma mniej od tego, co otrzymuje w zamian. Między innymi dlatego transakcje handlowe, mimo że wydają się ekwiwalentne, nie odbywają się w nieskończoność, tylko w pewnym momencie kończy się handel i człowiek nie jest zainteresowany dalszą wymianą.
Ten subiektywizm jest metodologicznie indywidualistyczny, to znaczy jest związany z tym, że jednostka suwerennie podejmuje decyzję o tym, co jest dla niej bardzo bardziej wartościowe. Od razu zaznaczam, tutaj odpowiadając na ewentualną krytykę, że Menger nie uważał, że ten indywidualizm subiektywistyczny jest atomistyczny. To znaczy nie twierdził, że każdy jest oderwanym atomem od reszty społeczeństwa i tworzy swoje preferencje, wartości, całkowicie pomijając społeczności. Zupełnie nie tak. Menger był bardzo dobrze oczytany w ówczesnej analizie kulturowej, antropologicznej, także doskonale sobie zdawał sprawę z tego, jak większość teoretyków historii, że człowiek jest istotą społeczną i bardzo wiele wartościowań, które dotyczą ludzi, to są wartościowania związane ze wspólnotowymi wartościami. Na przykład chęć niejedzenia mięsa w piątek to jest indywidualna, subiektywna wartość, którą człowiek może posiadać i wielu ludzi do dzisiaj ją posiada, ale trudno kwestionować fakt, że jest silnie związana z tym, że człowiek żyje w określonej wspólnocie, czy też podziela jakiś system wartości z innymi członkami tejże wspólnoty, do której należy. Także ten indywidualny subiektywizm nie oznacza totalnego oderwania społecznego. Oznacza po prostu, że to jednostka podejmuje decyzję o tym, jak wartości określone dobra. A drugi aspekt, czyli ten aspekt marginalny, bo to są dwie czasem mieszane rzeczy, ale to są różne rzeczy, subiektywizm i marginalizm. Marginalizm natomiast pozwalał rozwiązać paradoks wartości w trochę inny sposób. Zamiast omijając kwestię wartości użytkowej, to dokonywał jej stratyfikacji. Menger pokazywał, że jednostka krańcowa jest tym, co decyduje o rzeczywistej wartości dobra. Czyli jeżeli analizujemy, że jakieś dobro jest mniej bądź więcej warte od drugiego, to nie możemy patrzeć agregatowo, klasowo na wszystkie zasoby tego dobra, które występują, tylko musimy patrzeć na tą jakąś jednostkę jedną, która jest w dyspozycji indywidualnej, która pozwala na zaspokojenie tej czy innej potrzeby. W ten oto sposób, dokonując dezagregacji, Mengerowi udało się wprowadzić pojęcie krańcowej użyteczności marginalnej, która maleje, i rozwiązać paradoks wartości bez porzucania dogłębnej analizy wartości użytkowej, tak jak zrobiła to szkoła klasyczna. Wspomniałeś, że do tej rewolucji marginalistycznej przyczynili się też Valera i Jevons. Czy te podejścia tych trzech ekonomistów się różniły między sobą? Zdecydowanie. Najważniejsza różnica dotyczyła pojęcia samej jednostki marginalnej. Jak pokazywał syn Karla Mengera, Karl Menger, pisany przez K, nie przez C, w neoklasycznym podejściu, tym podejściu Valera i Jevonsa do jednostki krańcowej, mamy do czynienia z przedstawieniem funkcji matematycznej. W tej funkcji matematycznej mamy funkcję popytu f od q, potem mamy zasadę, że f' od q jest większe od zera, a f bis od q jest mniejsze od zera i w ten oto sposób matematycznie przedstawiamy zależność, która w istocie na pewnym poziomie werbalnym może oddawać dokładnie to samo, co przedstawiał Menger. Jednocześnie podejście Mengera jest bogatsze o ten aspekt, że skoro jednostka krańcowa nie jest elementem ciągłej funkcji użyteczności, jest dyskretna. A skoro jest dyskretna, to znaczy, że jest konkretna. Nie jest do końca idealnie podzielna. Staje się przez to w pewnym momencie heterogeniczna. Od razu zaznaczam, że to odpowiada na pewnego rodzaju krytykę adresowaną wobec szkół marginalistycznych, mówiącej o tym, że no, czasami jednostki krańcowe to są pewne pule, tak? Słynne cztery koła samochodu zamiast jedno koło samochodu, czy tam cztery jajka na jajecznicy zamiast jednego jajka, z której teoretycznie jajecznicy niby się nie da móc zrobić. Więc już od razu automatycznie podejście Mengera odpowiada na tą krytykę potencjalną w zarodku, a z drugiej strony sprawia, że bardzo istotne stają się uwarunkowania instytucjonalne. Erich Schleister, taki wybitny historyk myśli ekonomicznej, mówił nawet, że Menger był protoinstytucjonalistą, że widział wszędzie monopole, monopole w sensie neoklasycznym, czyli widział, że każda osoba gospodarująca jednostkami krańcowymi w jakiś sposób wpływa na ceny, a nie pasywnie, nie ma żadnego wpływu na ceny, tak jak jest na przykład w modelu konkurencji doskonałej, gdzie te jednostki są idealnie podzielne, homogeniczne. Także ta różnica w aparacie już samym matematycznym, a werbalnym sprawiła, że Mengera podejście jest bogatsze, mimo że bardzo wielu teoretyków go deprecjonowało. Deprecjonował go George Stigler, na przykład przedstawiciel szkoły neoklasycznej. Tą deprecjację też możemy dostrzec u Marka Blauga, wybitnego historyka myśli ekonomicznej. Tymczasem to inne podejście, ubogie w matematykę Mengera, sprawiło, że on pewnych nierealistycznych założeń nie musiał zastosować i w istocie jego teoria wartości staje się dużo bogatsza.
O Mengesze często wspomina się też, jeśli omawiamy teorię pieniądza. Co takiego w tej dziedzinie Menger wniósł do ekonomii? Menger pokazał, że pieniądz jest dobrem, które się wykształca w wyniku pewnej ewolucji gospodarczej, bazującej na transakcjach indywidualnych, na tym, że znowu ludzie wymieniają między sobą bardziej rynkowe dobra, takie, które zaczynają spełniać funkcję dóbr pośrednich i pozwalają na wykształcenie się w efekcie uniwersalnego środka wymiany. Nie stosował przy tym do końca aparatu krańcowej użyteczności, który sam zbudował, ale w zasadzie zbudował pod to bardzo solidne filary, bo pokazał, że w zasadzie pieniądz może powstać tylko i wyłącznie w wyniku wymian handlowych, do po prostu wymian na rynku między uczestnikami tego rynku. I teraz od razu zaznaczam, znowu odpowiadając na bardzo wiele krytyk, które się potem pojawiły i które się pojawiają nawet do dzisiaj w niektórych publikacjach, Menger nie twierdził, że pieniądz może powstać tylko i wyłącznie na 100% wolnym rynku. Menger po prostu twierdził, że transakcje handlowe między ludźmi są absolutnie niezbędne do tego, żeby coś wykształciło się jako pieniądz. Także chociaż państwo, na przykład aparat przymusu, może odgrywać istotną rolę w tym, jak kształtują się racje pieniężne i patrząc historycznie zawsze taką rolę odgrywało, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, to jednocześnie nie da się tylko i wyłącznie dekretem pieniądza wprowadzić. Nawet jak mamy dobra administrowane przez państwo, nawet jak popatrzymy na te pieniądze, które powstają w obozach koncentracyjnych czy generalnie w więzieniach, gdzie ludzie wymieniają między sobą jakieś dobra, które spełniają funkcję pieniądze, to są dobra, które są jakoś administrowane przez aparat zewnętrzny, ale jednocześnie te indywidualne wymiany są absolutnie niezbędne do tego, żeby rzeczywiście się ukonstytuowało dane dobro jako pieniądz. I to się też odnosi do wszelkich środków wymiany, z którymi mieliśmy do czynienia w historii. I znowu, Menger doskonale sobie zdawał sprawę z antropologicznej analizy, był bardzo oczytany w historii i wiedział o tym na przykład, że bardzo wiele dóbr było wymienianych na przykład jako prezenty w bardziej prymitywnych społecznościach. I to w żaden sposób nie naruszało jego obserwacji o tym, że to ewolucyjne działanie takie, które polega na spontanicznych wymianach, czyli wymianach realizowanych na poziomie indywidualnym, jako niezbędnym elemencie tworzenia pieniędzy, podkreślał, że to zawsze musi wystąpić. Nawet jak mamy jakieś aparaty zewnętrzne, nawet jeśli państwo na przykład nakłada podatki, nawet jeśli pobiera podatki w określonego rodzaju walucie czy pieniądzu, to zawsze ten element indywidualnej transakcji jest absolutnie konieczny do tego, żeby coś wykształciło się jako pieniądz. Czasami można spotkać się z informacją, że zasady ekonomii, to wielkie dzieło Mengera, miało być tylko pierwszym z trzech tomów planowanych przez tego ekonomistę. Natomiast jedyne, co później dużego spotykamy, co napisał, to są rozważania metodologiczne. O co w tych rozważaniach chodziło? W zasadzie nie jest do końca jasne, dlaczego nie doczekaliśmy się dalszych tomów. Były one bardzo potrzebne. Na szczęście nadszedł uczeń Mengera, który tego rozważania rozwinął, o którym będzie osobny klip. Natomiast skoncentrował się rzeczywiście w późniejszych latach na dyskusjach metodologicznych, głównie dyskusjach z Gustawem Schmollerem. Te dyskusje wręcz w pewnym momencie stały się bardzo ostre. Ton ich był taki daleki od spokojnej akademickiej wymiany. Jednocześnie ta debata urosła do rangi strasznie znaczącej. Schumpeter twierdzi, że nawet trochę przesadzonej. Natomiast jak popatrzymy na przykład na Grenze Zederforge Schafslehre, to zobaczymy, że Menger zadedykował tą książkę Roscherowi, czyli przedstawicielowi szkoły historycznej. Więc to nie było tak, że Menger chciał się stawiać w opozycji, tylko trochę został wepchnięty przez Schmollera, który po zapoznaniu się z jego książką stwierdził, że ona w zasadzie nie ma specjalnego znaczenia. To nie jest istotne, te rozważania, które tam przedstawia, no bo i tak analiza historyczna musi wejść i ona jest zdecydowanie dużo ważniejsza. Więc to Methodenstrain, które się pojawiło między Mengerem a Schmollerem, w gruncie rzeczy było sporem o to, do jakiego stopnia to, co przedstawił Menger w tych podstawach ekonomii, do jakiego stopnia to jest znaczące do opisu procesu gospodarowania. I dzisiaj możemy powiedzieć spokojnie po wielu latach, że jest to bardzo znaczące, bo Mengerowi udało się przedstawić uniwersalną teorię wartości, udało mu się pokazać, że ta teoria wartości działa na wszystkich rynkach, dotyczy wszystkich czynników produkcji i jednocześnie dotyczy wszelkiego produktywnego wkładu. Są na przykład fragmenty, w których Menger mówi o działalności przedsiębiorcy, że przedsiębiorcy grają istotną rolę w procesie
kształtowania produktu i otrzymują za to odpowiednią zapłatę. Coś, co dzisiaj jest traktowane no, przez 95% ekonomistów jako rzecz oczywistą, w tamtym czasie jako oczywista wcale nie była i dominowała wręcz narracja momentami, która traktowała przedsiębiorców jako pasożytów albo posiadaczy kapitału jako pasożytów na procesie produkcyjnym. Dziękuję za uwagę. Udało się opisać Mengera w istocie przez 15 minut. Planujemy przygotowanie kolejnych klipów o kolejnych ważnych ekonomistach, szczególnie ekonomistach austriackich. Jeśli materiał się Wam podobał, to zachęcamy do subskrybowania kanału i do zwiększania liczby wyświetleń, bo ostateczna decyzja o tym, czy powstaną kolejne klipy, należy oczywiście do Was, do konsumentów.